Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Rubble trafił na planetę kosmitów i chyba tam utknął. O-o! Na tę kosmiczną misję poleci Chase! Chase może lecieć w kosmos! Dobrze, i poleci także Rocky! Ruff! Zielone znaczy leć! Świetnie! Psi Patrol rusza do akcji! Hej, Chase! Czy Rubble jest cały? Tak, Ryder, Rubble jest cały, ale on, no, wydaje dziwne dźwięki. Pewnie musi wrócić do domu. O! O-o! Chyba utknęła ci łapa. Ruff! Chwytak! Ruff! Sieć! Wskakuj, Rubble! Ryder, pieski! Pomocy! Hej, patrzcie! To nasz Rubble! Ha? Ale jeśli Rubble jest tam, to... nie może być tutaj. To nie jest Rubble. Ten Rubble to kosmita. Rubble ma bliźniaka. Pieski, słyszycie mnie? Bo potrzebuję pomocy. Wygląda na to, że Rubble ma kłopoty. Musimy go uratować. O, Sky! Rocky, Chase, Zuma, przylecieliście. I zaraz ci pomożemy. Sieć! Wskakuj, kolego! Juhu! Świetnie! Dzięki, pieski! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski! Jakiś hałas z dżungli wystraszył małego słonika i jego tatę. Musimy się pośpieszyć i wyciągnąć małego z ruchomych piasków, zanim w nich utonie. Na tę misję pojedzie... Rubble! Rubble! Śpieszy na pomoc! I Rocky! Zielone znaczy jedź! I Chase! Chase się tym zajmie! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Już dobrze, panie słoniu! Psi Patrol zaraz tu będzie! Kamienny most już się robi! Wow! To głębokie, ruchome piaski! Brum! Czy to się uda? Dobry pomysł, Rocky. Jeśli nie uda się z kamieni, to zrobimy z drewna. Brum! Brum! Wyciągarka! Zwijaj linę, Chase! Brum! Lina! Zwijaj! O-o, ale jest ciężki! Musimy przytrzymać twoje auto! Dzięki, panie słoniu! Rubble, wsuń pod niego ten pień! Odczepię cię! Tylko patrzcie pod nogi! Dobra robota, kochani! Ależ nie ma za co, panie słoniu. Pamiętajcie, gdy usłyszycie straszne dźwięki, to dzwońcie po pomoc. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Wspaniale, pieski, bo ta akcja będzie naprawdę super kosmiczna. Ktoś zamienił latarnię w rakietę i poleciał nią w kosmos. Co gorsza, w środku jest kapitan Turbot. To straszne! Musimy bezpiecznie ściągnąć kapitana Turbota na ziemię. Cosmo Sky! Latarnia bardzo szybko się wznosi, więc użyj swojej mocy wiru, żeby nie leciała w górę. I Cosmo Rubble! Przyda nam się tutaj twoja super siła, żeby wzmocnić promień ściągający. Ten budynek musi bezpiecznie wylądować na ziemi. Cosmo Pieski ruszają do akcji! Już w stronę gwiazd. Mam cię! Świetnie, kosmopieski. O, nie wiem, jak długo jeszcze tak. Wytrzymam. Zumo, Rocky, w
weźcie swoje pojazdy i spotkajmy się na wodzie. Rocky, Zumo, połączcie swoje moce. Widzę wszystko do samego dna. Tutaj jest, znalazłem latarnię, Ryder. Zumo, musisz ją zatrzymać. Zaraz uderzymy w morskiego robala. I już! Jest jak nowa? O, jak się cieszę, że cię widzę, kuzynie. Dzięki za uratowanie mnie i latarni, psi patrolu. Witam, pani burmistrz. Co tam? Denny jest w kostiumie ptaka. Lata bardzo wysoko. Został porwany przez orły, które gdzieś z nim odlatują. Jeśli nadal ma swój kask, to może ciągle nadaje na żywo. Zobaczmy. Oto odważny ptak X na swojej najbardziej ekstremalnej przygodzie w powietrzu. Musimy go uratować. Nie ma takich orłów, których nie pokonamy. Oho! Co za epickie lądowanie! Och, rozumiem! Moi fani, najbardziej ekstremalni instruktorzy próbują nauczyć odważnego ptaka X latać! Wybaczcie, ptaszki, ale jakoś nie lecę. Wow! Dzięki za pomoc. Hej, udało mi się. Denny myśli, że lata, ale tylko skacze. Musimy go ostrzec, ale on nas nie słyszy. Wiem. Chase, niech dron poleci z krótkofalówką do Dennego. Szpiegula! Dostawa powietrzna już w drodze. Super! Krótkofalówka z nieba! Pogadamy później, bo właśnie mam lekcję latania! Denny, zaraz cię uratujemy! Katastrofa! Ratunku! Wow! Dalej skrzydła! Lecimy! Od teraz zostawcie latanie mnie! Uff! Dzięki za tę powietrzną akcję, pieski. Nie ma sprawy, bo gdy masz ekstremalny kłopot z lataniem, to dzwoń po pomoc. Witam, pani burmistrz. Ryder, to straszne, straszne! Zniknął cały posąg Cicaletty. Psi patrol się tym zajmie. Może sprawdźmy, w którą stronę uciekli z nim złodzieje. Chase, sprawdź, czy widzisz w swoich goglach jakieś ślady. Ryder, mam trop! Weszli do tej studzienki. Chase, wyślij szpiegulę, żeby sprawdzić, czy posągu nie ma w kanałach. Start! Jest nasz posąg! Tak! Ale czemu się rusza? Burmistrz Humdinger, do przewidzenia. Nie przypominam sobie, żebym zapraszał psi patrol na to porwanie. Pan Humdinger musiał zniszczyć kamerę w dronie. Podążymy za nim w inny sposób. Tak, Ryder, mów! Burmistrz Humdinger zabrał posąg Cicaletty i ucieka z nim kanałami pod Zatoką Przygód. Przyleć poduszkowcem przed wylot kanałów. Ryder, spójrz! Pora na kąpiel! Czekaj, prąd jest zbyt silny. Porwie nas i wyrzuci na środek zatoki. Ten tunel zaprowadzi nas do mglistej osady. A? Co? A? To krokodyl? Chodzi pojazd do tyłu. Chase! Sky, przygotujcie się na naprawdę wielki połów. Opuścić koci pojazd! Sieć! Ale upokorzenie. Dobra robota, pieski. Niech pan umyje też pod skrzydłami. Bardzo się zabrudziła. Hej, farmerze, wreszcie nadszedł ten dzień, prawda? Nadszedł, ale przed chwilą ktoś właśnie ukradł mojego tęczowego ziemniaka i zniszczył dekoracje.
To straszne. Fotograf z wydawnictwa ma przyjechać na moją farmę lada chwila. O! Co się stało? Jest wcześniej. To wspaniały dzień na wykopki. Spokojnie, wszystkim się zajmiemy. Nie ma takiego ziemniaka, którego nie odnajdziemy. Ale dam radę, a ja poszukam śladów. Nie powinno się wywrócić. Wypełnij teraz dziurę. Chase, znalazłeś coś? Chyba tak, Ryder. Popatrz, tu są ślady zwierząt. Wyślij szpiegulę, żeby zbadała, do kogo należą te ślady. I czy ten ktoś wziął ziemniaka. Szpiegula! Jedziemy za nią! Widać, że świetnie się bawią. Jak mamy im go teraz zabrać? Odwróćmy ich uwagę. Użyj wyrzutni i wyślij im kilka skocznych piłek. Wyrzutnia! Świetnie! A teraz szybko na farmę. Tak, kolejny fan tęczowych ziemniaków. Jasne! Całkiem spory tłum chce zobaczyć to wyjątkowo barwne warzywo. A więc gdzie ono jest? Mówiąc szczerze, to... jest tutaj! Cóż, no. A zatem ogłaszam, że tęczowy ziemniak farmera Ala jest jednym z warzywnych cudów świata! Niezwykłe! Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder! Pan Humdinger ukradł buty do chodzenia po wodzie. I chce dojść na wyspę żółwi, ale wokół wyspy jest wiele skał i jest niebezpiecznie. Więc na tę misję pojedzie Rubble. Przyda nam się twój pojazd, żeby zrobić w skałach przejście do wyspy. Rubble, śpieszy nam pomoc! Bardzo dobrze! Wodny patrol rusza do akcji! A oto i ona! Widać ląd! Czemu nie mogę ich zdjąć? Zapomniałbym. Muszę zająć tę wyspę. Ogłaszam cię moją bezludną, mglistą wyspą. Wracaj tu, ty skorupiasty złodzieju! Doły? Na mojej wyspie? Ha! Nie podoba mi się to! Gdy odpłyniemy, poustawiam te skały tak, jak były. Dobry pomysł, Rubble. Wtedy nie zmienimy środowiska żółwi. Tylko gdzie jest pan Humdinger? Pomocy! Tędy! No dalej, pieski! To wygląda jak gniazdo, w którym żółwie składają jaja. O! Żółwiej mamie nie spodoba się pan Humdinger w jej gnieździe. Rubble, użyj dźwigu! Zrozumiałem! Proszę się mocno trzymać. Wyciągniemy pana. Proszę szybko. O nie, ta ruchoma skała nie lubi burmistrzów. Wyciągnijcie mnie stąd! Dziękuję wam za pomoc, psi patrolu. Zabawa z tym wielkim żółwiem jest, straszna. Żaden problem, burmistrzu, bo gdy wpadnie pan do gniazda, proszę wołać o pomoc. Hej, co to jest, panie Winat? Skrzydło latacz 3000. Turbo napędzany dysk latający, który sam do ciebie wraca, nieważne jak rzucisz. A czy on nie powinien wrócić? Łapać skrzydło latacza! Co to było? Lepiej wezwę psi patrol. Na szczęście już jesteście! Już pana zdejmujemy! Marszal? Drabina! Dzięki, Marszal. Na górze zostało jeszcze wiadro. Żaden problem, zdejmę je! Jestem cały! Uwaga, to był ten dysk! Mamy w zatoce kogoś, kto umie świetnie łapać. Kogo? Robopsa!
Robopsie, złap ten dysk! Chase, twoja sieć! Sieć! Zachodzi. Co zrobimy, jak pojawi się wielki pająk? Co się wtedy stanie? To Psi Patrol! Uratują nas! Dobrze, kapitanie. Wisisz do góry nogami, więc zacznę od ciebie. Chwytak! Szybko, zanim ten potwór pokaże swoją włochatą, straszną, pajęczą twarz! Proszę złapać się deski, kapitanie! Oho! Wspaniale, Rabel! Dobrze, pieski, uwolnijcie François! Wyciągnę z sieci pana nogę! Rocky potrzebuje pomocy! Rocky, poleć pod pajęczynę i naciągnij ją chwytakiem! Jasne! Co czują ptaki? Polećmy w bezpieczne miejsce. Juhu! A co ze mną? Wielki pająk idzie tutaj! Zdecydowanie włochaty cień! Dam radę! Proszę się złapać! Trzymam! O, spójrzcie, to ten! Wielki pająk z jaskini? Ha, dacie wiarę, że baliśmy się tego małego pajączka? Patronaż! Ryder! Odkryłem nowy podwodny wulkan! A złe wieści są takie, że utknęliśmy! Stoimy na kraterze, który zaraz wybuchnie! Pomóż! Pani burmistrz, szybko wypłyńcie na powierzchnię! Pod wodą jest wulkan, który zaraz wybuchnie! Cicoletto? Gdzie jesteś? Popłynę po nią, obiecuję! To zbyt niebezpieczne, musicie się wynurzyć! Dobrze, liczę na ciebie, marszał! Kapitanie, François, zaraz was wyciągniemy z wulkanu! To działa! Wyciągnęli nas! Ryder, możemy popłynąć sami, uciekajcie stąd! Tak jest! Zumo, schowaj chwytaki! O-o! Tu jestem, Cicoletto! Mam cię! Marszal! Trzymaj się! Dzwon wystrzeli w górę! Musimy działać szybko, zanim dzwon nurkowy roztrzaska się o wodę. Gotowa, Sky? Oto pies, który lata! Marszal, mam tu spadochron! Złap za hak! Nasz niebezpieczny upadek został powstrzymany! Bo gdy macie kłopoty, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki, że przybiegłyście tak szybko. Cicoletto utknęła w środku wielkiego zegara. Zegar ześlizguje się z góry i gonią go kule śniegu. Everest! Zjedź szybko z góry i użyj liny, by zatrzymać zegar. I Rocky! Weź narzędzia i uwolnij Cicolettę z zegara, nie niszcząc go. To pamiątka rodzinna Jake'a. Zielone znaczy jedź! Ryder, obserwujemy zegar, ale on potwornie pędzi. Ta jazda musi być straszna, nawet dla takiego bohatera jak nasza Cicoletta. Te kule śniegu są coraz szybsze. Zaraz rozbiją zegar! Nie pozwolimy na to. Ryder, wskazówka z
się do 12. Drzwi zaraz się otworzą. Rocky, gdy otworzą się drzwiczki, spróbuj złapać Chicalettę chwytakiem. Chwytak! Ach! Aha! Tak, ale te kule i tak uderzą w zegar! Nie, jeśli sprawimy, że najpierw się zderzą. Everest, popchnij lewą. Rocky, prawą. Tak, udało się. Jeśli pokonamy te muldy, to złapiemy zegar. Ryder, zrobię to szybciej ze snowboardu. Lina! Było blisko. Wspaniała robota. Rocky, przykręcisz wskazówkę i ustawisz ją na 12? Dobrze. Teraz wypuśćmy Chicalettę. Już czas, żebyś wyszła z zegara, Chicaletto. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Mamy tu poklejoną sytuację. Dwie małpki nadmuchały z gumy drzewnej balony i nagle porwał je wiatr. Musimy działać szybko, znaleźć małpki i uratować. Do tej misji wyznaczam... Tracker! Wykorzystasz swoje umiejętności tropienia i znajdziesz dwie pozostałe małpki. Zamieniam się w słuch. Psi Patrol, ruszę do akcji! Ryder, znalazłem te dwie małpki! Zostań z nimi. Pomoc jest w drodze. Zgłoś się, Chase. Przydasz się ze swoją siecią, żeby pomóc małpkom stanąć na ziemi. Chase się tym zajmie. Tracker, spróbuj jakoś przekłuć te balony. Chase złapie małpki w swoją sieć. Dobrze, Ryder. Spróbuję. Sieć! Mam cię! O nie! Małpka utknęła w sieci! Jak teraz uratujemy drugą małpkę? Mam już pomysł! Rocky, ostatnia małpka leci w twoją stronę! Będziemy potrzebowali twojej pomocy! Zielone znaczy jedź! Jestem, Ryder! Co robić? Ustaw odkurzacz na wsteczny i wydmuchuj powietrze! O! Zaraz nadmuchamy taki wielki balon, żeby małpka mogła wylądować. Jeszcze trochę większy. O-o! Dziób tego tukana jest bardzo ostry! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Ace i Denny wspinają się na El Grande, ale rozzłościli orła i siedzą uwięzieni na skalnej półce. O nie! Na tę misję pojedzie... Sky, polecisz helikopterem i odwrócisz uwagę orła, żeby dał spokój Denemu i Ace. Oto pies, który lata! I szpieg Chase. Dzięki twojej linie Ace i Denny zjadą ze skalnej półki. Szpieg Chase się tym zajmie. Dobrze. Psi Patrol, ruszę do akcji! Ten orzeł nadal trzyma mój sprzęt! Ryder, ekstremalnie dobrze, że jesteście! Ten orzeł nie chce odlecieć! Sky, musisz go czymś zająć. Rozumiem, Ryder, ale to wielkie ptaszysko z wielkimi pazurami i ogromnym dziobem! Zapraszam, ptaszku! No chodź, leć za mną! Rozumiem. Chcesz się bawić. Więc wcale nie jesteś straszny. Chcesz się tylko pobawić. Nieźle latasz. Ace, Denny, trzymajcie się. Ściągniemy was, zanim wróci tu orzeł. Chase, wystrzel linę. Jasne. Lina! No to zjeżdżam! Dobrze, Denny! Teraz ty! Cieszę się, że jesteś cały! Ja też! Dzięki, psi patrolu! Nie ma za co!
To jest mój sprzęt! Dzięki, orzełku! Czy my się jeszcze wspinamy? Zawsze! Dobrze, żeby plaża była czysta i bezpieczna dla wodnych żółwi. Przypłyną dzisiaj, by złożyć jaja! I gotowe! Uwaga, żółwie morskie! Plaża jest posprzątana i gotowa! Posprzątana? No tak! Zaśmiecimy ją tak bardzo, że żółwie nawet tu nie podpłyną! Wtedy wybiorą mglistą osadę! Przeszkadza nam tylko jedno. Rocky! Ten piesek zbiera śmieci szybciej niż je rozrzucamy! Musimy go jakoś stąd odciągnąć! Śmieci w wodzie? Nie chciałbym, żeby żółwie w nie wpłynęły. Muszę coś zrobić. Uf! Chorownik! O? Wracajcie tu! Hej, mój komunikator! Utknąłem tu. Zbudowałem najlepszy plecak rakietowy w historii. Wszystko z odzysku! Mam tutaj miętówki. Może nie do jedzenia, ale do zrobienia gazu. W Zatoko Przygód już lecę! Zielone znaczy leć! Rocky? Skąd on się tu wziął? Kociaki, wyrzucajcie śmieci! Nie tym razem! A to należy do mnie! Dobrze, Ryder! Odzyskałem mój holownik! W wodzie nie ma już śmieci, więc żółwie mogą przypłynąć na plażę! Świetne wieści i dobra robota, Rocky! Żółwie przypłynęły! Hip, hip! O, hurra! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Musimy znaleźć jego mapę i naprawić latające sanie, bo jak nie, to Mikołaj nie dostarczy żadnych prezentów. Gdzie moja mapa? O nie! Więc na tę misję pojedzie Szpieg Chase. Szpieg Chase ma świąteczne zadanie. I Rocky. Zielone znaczy jedź na biegun północny. Dobrze! Psi Patrol rusza do świątecznej akcji. Leć, leć! Och, i nic z tego. Rocky, sprawdź, czy dasz radę naprawić jego sanie. Już biegnę. A my poszukajmy teraz mapy. Chase, spróbuj podjąć trop. Jasne. Myślę, że czuję cynamon. To pewnie zapach bułeczki, którą jadłem wcześniej nad mapą. O, więc mapa pewnie też pachnie cynamonem. Zapach chyba dobiega z tej strony. Szpiegula! Jak tam ci idzie naprawa, Rocky? Nie będzie łatwo. Nie widziałem takiej technologii, ale próbuję. Świetnie. Ryder, znalazłem kawałek mapy na choince. To kawałek, na którym jest Zatoka Przygód. Mikołaj jej nie zobaczy i w tym roku tutaj nie przyleci. A więc musisz dotrzeć na biegun. I to szybko. Ale wygląda na to, że moje sanie już nie polecą. Spokojnie. My mamy transport na biegun północny. No, renifery, ruszamy! Mikołaju, stój! Ho, ho, wow! Co się stało, Percy? To brakujący kawałek z twojej mapy prezentów. Zatoka Przygód, no tak. Nie można pominąć tylu grzecznych mieszkańców. Dzięki, Percy. W zasadzie musisz podziękować Ryderowi i pieskom. Mikołaj, to naprawdę on! Tak! Otóż to! Ho, ho, ho! Ruszamy! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Nasz pustynny ekspres z jakiegoś powodu nie zatrzymał się na stacji. Musimy go dogonić i sprawdzić, czemu tak się stało. Więc na tę misję pojedzie Sky. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Jest pociąg! Gotowa, Sky? Gotowa, Ryder! Rocky, użyj swojego skanera, żeby zajrzeć do lokomotywy. W tej chwili, Ryder! W lokomotywie nie ma maszynisty. Nic dziwnego, że pociąg pędzi jak szalony, bo nikt nim nie kieruje. Ryder! Rozpoczynam poszukiwania pasażerów z powietrza. Zauważyłaś coś ciekawego? Widzę jakieś rzeczy. Znalazłam pasażerów.
Schronili się w starej chacie, ale poryw wiatru zepchnął na drzwi jakieś kamienie i skały, które zablokowały wejście. To tylko wiatr, który tworzy wiry pyłu. Wow! Te wiry są naprawdę silne! Rubble, gdy dojedziemy, weź swój pojazd i usuń wszystkie skały sprzed wejścia, żeby pasażerowie mogli wsiąść do patrolowca. Już się robi! O! Wow! O nie! Chodźcie! Proszę się nie pchać! Dzięki! Pustynny ekspres może wyruszać do kolejnej stacji! Bardzo ci dziękuję, Rocky! Dziękuję wam, Ryder i Pieski, za ocalenie pociągu! Żaden problem! I pamiętajcie, gdy pojawią się dziwne duchy, to wołajcie o pomoc! Pieski, musimy pomóc Travisowi wrócić do gondoli i załatać mu dziurę w balonie. Pomocy! A zatem na tę misję poleci Rubble. Rubble, śpieszy na pomoc! I Rocky. Zielone znaczy leć! Rubble, Rocky, już! Oto i ona! Wyspa Wielkiego Billa! Nie, Travisie, czekaj! Ta skała nie jest wcale jakby twarda, tylko miękka jak pióra. Trzymaj się, Travisie! Ryder i Pieski zaraz tu będą! Musisz szybko załatać tę dziurę, Rocky. Tuba z klejem! Pora na mój szybko schnący klej! Teraz użyj dmuchawy i napompuj balon gorącym powietrzem. Dmuchawa! Dobrze, Travisie, przygotuj się teraz do skoku na moją latającą deskę. Może najpierw uspokoję trochę Wielkiego Billa. Wszystkie pelikany uwielbiają kalmary. Było blisko. Nie puszczaj się, Travisie. Za chwilę znów będziesz w balonie. Oto kolejna udana przygoda Travisa podróżnika. I tak właśnie całkiem przypadkiem odkryłem legendarną Wyspę Wielkiego Billa. Razem z psim patrolem. Nie ma sprawy, Travisie, bo gdy znów wylądujesz na ogromnym ptaku, to wołaj o pomoc. Ryder, spójrz! Mira, te ogromne ślady wyglądają jak ślady słonia. Słyszę je! Poszły tamtędy! Dudnienie jest dość głośne. O, mały słonik! Ach, to snort! Ale po co taki malec wydaje takie głośne dźwięki? Chyba wiem dlaczego. Coś utknęło mu na nodze. Nie, Randy! Uciekaj stamtąd! Wracaj, Snort! Chcieliśmy ci pomóc! O nie! Ryder! Snort biegnie w stronę rzeki! O! Ta rzeka szybko płynie! Tracker, możesz wskoczyć na tratwę i zatrzymać ją lianami? Por supuesto! Oczywiście! Jedna uprząż na zamówienie! Mam cię, Randy! Sprowadźmy więc Snorta na brzeg! Dobra robota, Tracker! W porządku, Snort. Jesteś bezpieczny. Zdejmiemy ci tę oponę z nogi. Powoli. Teraz! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, Pieski.
Piłka burmistrza Hamdingera niszczy całą Zatokę Przygód oraz Festiwal Melonów. Do tej misji wybieram... Chase'a! Przyda nam się sieć, by złapać piłkę, aby już nic nie zniszczyła. I Rocky! Zabierzesz swoje narzędzia, aby naprawić wszelkie zniszczenia. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Szybko, Chase! Rzuć sieć! Tak! Mam ją! Och nie, nie możesz ty! Odsuń się od prawdziwego skarbu! Pani burmistrz, uratujemy panią i wiem, który piesek to zrobi! Tu jestem! To znaczy tutaj! Było blisko! Ta piłka skacze jak szalona! Zatrzymajmy ją, żeby Sky uratowała panią burmistrz. Tak jest! Rocky, musisz szybko przeszukać pojazd. Myślę, że pogramy w koszykówkę. Mam to! Wystarczy kilka przeróbek. Teraz to największa obręcz do kosza. Nie tak duża, żeby ten niby melon przeleciał, ale wystarczy, by go złapać. Zaczynamy! Chyba wystarczy. W samą porę. Chase, użyj wyrzutni. Teraz Sky! Och, dziękuję, psi patrolu! Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty z niby melonem, woj po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji Rider! W strojach do latania! To są nowe kombinezony. Kapitan i François są uwięzieni w górskiej jaskini gdzieś na mruczącej wyspie. Razem z Tygrysem. Do tej misji wybieram... Sky, weźmiesz swój nowy helikopter i jako najlepszy pilot pokierujesz akcją. Oto pies, który lata na ratunek! Tutaj jest krater! Mruczący szczyt to jednak stary wulkan! Gotowi? Uwaga! Odlatujemy! To mama i jej małe! No wiecie, więc ten mały zanurkował do plecaka, a mama szła za nim. Dość tych wyjaśnień! Pomocy! Trzymaj się, Tygrysico! Zaraz uratujemy Tygryska! Witaj, przyjacielu! Przelecimy się? O, najsłodszy pasażer świata! Tu jesteś, słodziaku! Cały i bezpieczny! Twoja mama zaraz tu będzie! Jechali tuż za nami! Sky, mamy mały kłopot! Nie ma wulkanu, z którego nie wyjdziemy! To Sky! Sky! Może kogoś podwieźć? Szybko! Świetna akcja ratunkowa, Sky! Piesek musi zrobić to, co trzeba zrobić! Jesteśmy gotowi do akcji Rider! Odlotowy parkiet pana Winata odleciał za wysoko. I teraz musimy wszystkich uratować. A ponieważ tancerzy jest wielu, a parkiet ogromny, potrzebuje wszystkich piesków. Ja zróbmy to! Damy radę! Dobrze, psi patrol rusza do akcji. O nie! Musimy utrzymać ten parkiet w równowadze. Trzymajcie się! Pomożemy wam! Tylko bez paniki! A teraz mam dla was niespodziankę. O, wybaczcie! Ponieważ na pewno wygrałem, zabiorę ten śliczny puchar już teraz. Przykro mi, ale zwycięzcę ogłosimy dopiero po zakończeniu koncertu, panie Hamdinger. Cóż, wy macie swój plan, a ja mam swój. Hej, chyba naprawiłem! O nie! Rider, co się dzieje? Puchar spadł na pilota i uruchomił silnik. Ale lecimy w kierunku zatoki. Robo Prze, podleć nad parkiet i wypuść liny z hakami.
pieski. Musicie przyczepić haki do parkietu. Rocky, wyłącz silniki. Jasne! Wyłączam! Jej! A nasz konkurs wygrywa Psi Patrol! Pokazali nam swoje najlepsze ruchy na naszym latającym parkiecie. Dziękujemy za pomoc. Żaden problem, bo gdy parkiet odlatuje razem z wami, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Coś dziwnego stało się na świecącej w ciemności imprezie u pani burmistrz. Jej goście unoszą się w bańkach. A teraz to my musimy wszystkim pomóc zejść na ziemię. Więc na tę misję pojedzie... Szpieg Chase! Szpieg Chase się tym zajmie! I Marshall. Już odpalam! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! O, spójrz, to kosmitek! Jesteśmy, pani burmistrz. Ryder, jak dobrze, że przyjechaliście. Moi goście odlatują w bańkach. Jak mam im podać coś do jedzenia? Ja ściągnę Alexa. Drabina. Działka wodne. Spójrzcie, to Katie i Kali. Ja je zdejmę. Przyssawki! Wow! Lina! Trzymaj się, Katie! Zaraz wam pomogę! O! Hej, chwila! Stój! To tylko my, przyjaciele! Nie bój się! Wyglądamy inaczej, ponieważ jesteśmy przebrani na świecącą imprezę! Świetna impreza, pani burmistrz. Dziękuję, Psi Patrolu, za uratowanie przyjęcia i moich świecących gości. Nie ma sprawy, bo gdy znów odlecą pani goście, proszę dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Pani burmistrz i farmer skakali na spadochronach i wiatr zwiał ich na skalną półkę. Jej, wygląda dość groźnie. Obok czai się górski lew, więc na tę misję pojedzie... Sky! Oto pies, który lata! Pojedzie też Szpieg Chase. Szpieg Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. I to jest widok, który cieszy. O, chodź, Cicaletto. Wielkie nieba, Cicaletto! Mam cię, mała kurko. Dzięki, Sky. Zaraz po panią wrócę, pani burmistrz. Talwica wspina się do pani burmistrz. Musimy ją stamtąd zabrać. Lina! Megafon! Pani burmistrz, proszę zjechać na linię! Co za dzień przygód! Ale tej górskiej lwicy nie pokonam! A niech mnie szalona krowa! To jednak chyba nie był najlepszy pomysł! Małe lwiątka! Ale słodkie! Ryder! Musimy ją ściągnąć! Marshall, jesteś nam potrzebny! Już jadę! Pani burmistrz, proszę się złapać drabiny! O, uważaj! Możesz sobie zrobić krzywdę! Zabierzmy maleństwo do jego mamy! Wspaniale, Marshall! Tak, Marshall, co za odwaga! I choć te lewki są urocze, ja i tak wolę moją kurkę! Chodź, moja kochana! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! W strojach roboczych. Dzięki, że jesteście już gotowe, pieski. Coś zniszczyło chatkę wujka Otisa. Biedny wujek Otis. Potrzebujemy na pokładzie wszystkich łap, żeby odbudować chatkę i dlatego to będzie... budowlana akcja ratunkowa. Potrzebny nam będzie ekspert, który poprowadzi pracę. Rubble. I jego ratunkowy pojazd budowlany.
Rabul śpieszy na pomoc w budowie. Psi Patrol rusza do akcji. Rabul! Właśnie, wyszedłem, żeby nakarmić mojego znajomego bobra i nagle... BAM! To poważna konstrukcja, wujku Otisie, ale ratunkowa ekipa budowlana da sobie radę. Najpierw uprzątnę plac budowy. Nie sam, tylko z wami. Marszal, użyj walca, by wyrównać grunt. Wow. Zumo, weź świder i nawierć kilka dziur. Użyj wyciągarki, żeby postawić ściany. Wyciągarka! Dobra robota, ekipo budowlana. Świetnie! Niech mnie! Ta budowla to prawdziwe arcydzieło! Hola, Carlos! Tracker, co słychać? Ktoś chce zniszczyć całą dżunglę i zbudować tor wyścigowy! Ten, kto to jest, ma wasz patrolowiec! Cały pomalowany w centki! Och, to Cheetah! To jaki mamy plan, Ryder? Pieski, przed wami nowy patrolowiec! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Robopsie, zabierz nas do dżungli! I zaraz powyrywam wszystkie te drzewa! To największe drzewo, jakie widziałam! Jeżeli uda mi się je powalić, to przewróci wszystkie drzewa w dżungli! Cheetah znowu wygra! O-o! Nie jest dobrze. Cheetah chyba kieruje się w stronę tego ogromnego drzewa. Musimy ją zatrzymać, zanim zdąży je przewrócić. Robopsie, ustaw się za nią tyłem. Szybko, Rabel, wystaw hak holowniczy. Mam ją! Robopsie, gaz do dechy. Cheetah potrzebuje naszej pomocy. Chwytaki! Oh. Dzięki, Ryder. Psi Patrol uratował dziś dżunglę. Bo gdy oszustka Cheetah próbuje zniszczyć wasz dom, to wołajcie o pomoc! Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Kieł i jego latający smok lecą w tę stronę. Musimy zrobić wszystko, żeby nie zniszczyli zamku. Ale Ryder, jak mamy powstrzymać ziejącego ogniem smoka? W waszych nowych, rycerskich pojazdach! Super! Więc na tę misję pojedzie Marszal. Chcę, żebyś użył nowej lancy wodnej, by ugasić pożary, które wywoła smok. Rycerz Marszal wyrusza, aby gasić pożary! Dobrze! Rycerskie pieski ruszają do akcji! A teraz wypal dziurę w bramie i zdobędziemy zamek! Co? Natychmiast to wyłącz, Sir Lejku! Nigdy! I jestem Sir Marszal, dzielny rycerski piesek! Płomień, lecimy! Hej, zejdź z mojego smoka! Nie puszczę się, dopóki nie odzyskam smoczego zęba! Płomień, leć do góry nogami! Nie! Chase, teraz! Smocza sieć! Jestem cały, ale...
zaczarowany smoczy ząb się złamał. Marszal, to dobrze. Teraz kieł nie może kontrolować smoka. Spójrz. Smoku, zaczekaj! W imieniu swoim i mieszkańców dziękuję wam za uratowanie królestwa. Bo gdy smok zionie ogniem na miasto, to wołajcie o pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji Rider. Rider? Rider! Właśnie jadę z Aleksem, więc odprawa będzie dziś trochę inna. Ui, ale szybko jedziemy! Hamulce w moim pojeździe nie działają, więc pomożecie się nam zatrzymać. Ale zanim zatrzymamy mój pojazd, musicie zabrać ode mnie Aleksa. Więc do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! Chipatrol rusza do akcji! Rider, tu nie mogę zabrać Aleksa. Przy drodze jest za dużo drzew. To co zrobimy? A może spotkamy się w pół drogi? Juhu! Mam cię! O, a było tak fajnie! Musimy gonić Ridera! Ruszamy z maksymalną prędkością! Przepraszam was, ale przez tę prędkość nie mogę kierować! Musicie pomóc mi zwolnić! Chase, wystrzel spadochron! Dobry pomysł, Ryder! Już jadę! Nie mogę się zbliżyć! Mam tylko jeden strzał! Uwaga! Teraz! Spadochron! Trafiłeś idealnie, Chase! To działa! I mój pojazd zwalnia! Ale z was dobre pieski! Niecodziennie ratuje mnie moja własna ekipa. Jeśli znów wpadniesz w rakietowe kłopoty bez kontroli, to wystarczy, że... Zawołasz o pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Chicaletta i Rosterio jeżdżą po okolicy na nowej desce Denego. O nie! Rosterio! Musimy ich powstrzymać, więc na tę misję pojedzie... Chase! Chase się tym zajmie. I Sky! Oto pies, który lata! Dobrze! Chipatrol rusza do akcji! Jak dobrze, że już jesteście! Błagam, ratujcie nasze kurczaki! Zostawcie to nam! Sky, widzisz je? Gogle! Widzę, Ryder! Ciężarówce farmerki! Coś się stało, Ryder? Właśnie gonimy dwa małe kurczaki. A oto one! Sprawa zamknięta! Znowu uciekły! Sprawa znów otwarta! Siedzę im na ogonach! Ten dron leci zbyt nierówno, żeby go złapać! A teraz leci nad zatokę! Zumo, potrzebujemy cię do nagłej misji wodnej i jest jeszcze coś, co musisz do nas przywieźć. Na miejsca, gotowi do wody! Jeszcze chwilę, pomoc jest w drodze! Kukurydza ratunkowa! Bardzo dobrze, Zumo! Dziękuję, psi patrolu, za uratowanie mojej cennej Chicalette. A także dużo cenniejszego Rosterio. Bo gdy pojawią się kłopoty, to róbcie kukuryku na pomoc. Jest już dość ciemno. Lepiej włączę światło latarni. Ciekawe, co to potrafi. To jest ekstremalne. Ciekawe, czy jakoś dam radę je oświetlić. Tak! Teraz włączę światło na pełną moc i będzie dość jasno na najbardziej ekstremalną sztuczkę na świecie! He? O-o! Ten wielki statek nie zauważy wyspy!
O nie! Drzwi są zamknięte, a klucze zostawiłem w środku. Muszę zadzwonić po Psi Patrol. Drzwi są zamknięte. Chase, użyj przyssawek, żeby wejść na górę i dostać się do środka przez to okno. Przyssawki! W takich butach to można robić sztuczki. Zumo, jak ci idzie? Tu jest naprawdę ciemno. Myślę, Ryder, że kapitan mnie wcale nie słyszy. Nie podpływaj za blisko. Dobrze, Ryder, ale spróbuję ostrzec kapitana. Jestem, Ryder! Zaraz wam otworzę. Żarówka się przepaliła. Potrzebna nowa. Nowa żarówka? Bardzo proszę. Musimy się pośpieszyć. Frachtowiec zaraz wpadnie na skały. Ryder, most jest zamknięty. Tak. Ta misja jest nietypowa. Mandy i jej małpki zbudowały w dżungli tor przeszkód i uwięziły tam Carlosa. Pomocy! Naprawdę? Zbudowały tor przeszkód? Tracker mówił, że małpki znalazły jakieś kolorowe narzędzia. Więc na tę misję pojedzie... Rocky. Zielone znaczy jedź! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Wracaj! Małpkom nie są potrzebne narzędzia! I ty też! Oddaj to! Psi Patrol! Jak dobrze, że jesteście! Chętnie pomożemy, Carlos. Za chwilę cię wyciągniemy. Rocky, musisz zająć się tą klatką. Jasne! Uf! Śrubokręt! Dzięki, Rocky. Ryder? To żaden problem, Carlos. Ryder! Carlos! Widzieliście Mandy? Nie, a co? A to! To jest opona z naszego patrolowca. I odzyskajmy narzędzia, zanim małpki narobią więcej szkód. Wow, megafon! Świeże banany! Zapraszamy! Co za współpraca, ale z was dobre pieski. Dzięki, Ryder i pieski. Znów uratowaliście dżunglę przed małpim chaosem. Bo kiedy małpki biegają z narzędziami, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Ciasta pana Portera porwał jakiś dziwny wir. O-o. I teraz jak cyklon rozrzuca je po całym mieście. Chase, zabierzesz swój megafon i będziesz ostrzegał ludzi przed cyklonem. I Rocky, użyjesz swoich narzędzi, żeby naprawiać szkody. I Marshall, twoje działka wodne wyczyszczą wszystko to, co zabrudziły ciasta. Psi Patrol rusza do akcji. Czysta aż lśni. Co myślisz, Kali? Katie, musisz wejść do środka. O nie! Ale bałagan. Ryder, cyklon zniszczył salon Katie i przewrócił jej szyld. Już jedziemy. Marshall, pomóż Rockiemu wejść na dach. Drabina! Chwytak! Działko wodne! Oj, wybacz, Rocky. Nie byłem ubrudzony ciastem. Dobrze widać cyklon. Kieruję się prosto na plażę. Naprzód, pieski. Tak długo, jak gorące ciasta są w środku wiru, będzie cały czas wirował. Sky, Rubble, musicie mi pomóc. Dobierzmy się do ciast. Rubble, śpieszę na pomoc. Sky, podnieś Rubble'a na haku. A teraz przeleć z nim nad cyklonem i opuść go do środka. A gdy tam będziesz, powyrzucaj ciasta łopatą. Łopata! Juhu! Mam! Trafiłem! Udało się! Tak! Ciasto kalmarowe!
Dziękuję za pomoc, psi patrolu. O, złoty relikt zniknął. Uwaga! Niech każdy go poszuka. Ryder, Carlos, znalazłem. Tu są jakieś ślady. Jeszcze nigdy takich nie widziałem. Wow! Ale ma wielkie łapy! Relikt zaginął, a jakieś zwierzę zostawiło te ślady. Wielka łapa zabrał nasz skarb. Nie wiemy, co to takiego, ale wiemy, że ten złoty relikt powinien być w muzeum. Musimy go odzyskać. Ryder, widzę, jak coś błyszczącego porusza się w drzewach. Ten dźwięk to Mandy! Ona ma kłopoty! O nie! To wielka łapa! Mandy! Pomogę ci! Kolumna! Zaraz wpadnie do rzeki! Skye, dasz radę ją złapać? Chwytak! Słuchajcie, spójrzcie na te znaki łap na kolumnie. Są takie same jak te dziwne ślady. Więc tych śladów nie zrobiła żadna wielka łapa, tylko kolumna? Z pomocą małpek. Dzięki, że uratowaliście tę kolumnę, Ryder. Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty, to... po pomoc! Hej, Everest! Co to jest? Spokojnie, Alex! To pochukiwanie sowy! A to nie! Co wy kombinujecie? Słyszeliśmy dźwięk! Myślę, że dochodzi ze stawu. Może to ten duch z żabiego stawu? Lepiej to sprawdźmy. To na pewno duch z opowieści dziadka. Alex, nie ma czegoś takiego jak duchy. Lepiej wezwę psi patrol. Jest już psi patrol! Oni znajdą ducha! Spokojnie, zajmiemy się tym. Everest, ruszaj do lasu. Chase i ja pojedziemy nad staw. Do roboty, Ryder! I co, macie ducha? Tak. Latarka! Te dziwne dźwięki to nie są duchy. Wydają je te duże żaby. Żaby ryczące, ale one tu nie mieszkają. Więc skąd się tu wzięły? Pan Hanninger? A co pan tu robi z tymi żabami? No, jestem na wycieczce i... No dobra, ich wycie ciągle budzi mnie w nocy, więc wywiozłem je tutaj. One są z mglistej osady i ten dźwięk był mi obcy. I dlatego je tam zabierzemy. Zawiozę je z powrotem. Jedźmy razem, panie Hamdinger. O, to będzie długa i hałaśliwa podróż. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Olivia Struś ma kłopoty. Nic jej nie będzie, ponieważ jej pomożemy. Rubble, twój dźwig musi podnieść kamień, pod którym utknęła. Skye, zabierzesz uprząż, żeby wyciągnąć Oliwię z kanionu. Psi patrol rusza do akcji. Ryder, jak dobrze, że już jesteście. Nie martw się, Oskarze. Pomożemy Oliwii. Dźwig! Masz go! Podnieś! Dobrze, Skye! Użyj uprzęży! Myślę, że ona nie lubi latać. Postawię ją! Musimy coś wymyślić, żeby wróciła do jaj. Biedna Oliwia! To musi boleć! Tak, sama nie wróci do domu. Musimy ją podwieźć.
Robopsie, zgłoś się. Potrzebny nam patrolowiec, żeby zabrać biedną Oliwię do domu. Wsiądź do patrolowca, Oliwio. Robopies cię odwiezie. Niech Oliwia wejdzie i... Sio, sio! Rider! Robopsie, użyj dopalaczy, żeby ich dogonić i wyprzedzić. Stój! Stop! Dzięki, Robopsie! Dzięki za uratowanie strusi, Rider! Żaden problem, bo gdy uciekną ci strusie, to dzwoń po pomoc! Wally, co to za dziwny i całkiem mroźny świat? Kuzynie, czemu nie powiedziałeś o konkursie stania bez ruchu? Na pewno wytrzymam dłużej niż ty! To nie czas na głupoty, François! Ktoś mnie podstępnie zamroził! Podstępnie zamroził? To dzwonię po... Psi patrol! Marszal, jedźmy do portu odmrozić kapitana i Oliego. Gotowi czy nie? Gorąco zbliża się! Skye, ty leć za Haroldem i jego promieniem. Jasne, Ryder! Na reszcie, kosmopieski! Podkręćmy temperaturę! Ha! Ogromne dzięki, Marszal! Nie ma sprawy! Ryder, uważaj na promień Harolda! Everest, będziemy walczyć lodem z lodem! Do roboty! Hej, zamrażanie nie jest fajne! A, racja. Pora opuścić pojazd zagłady! Mój meteoryt! Moja supermoc! Nie! Dziękujemy, kosmopieski, za ogrzanie miasta oraz naszych serc. Żaden problem, bo gdy masz mroźne kłopoty, to dzwoń po pomoc. Ja nawet nie lubię zimna. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.